zastanawia, czy ten temat w ogóle, czy się spotkaliście, czy ktokolwiek z Was się spotkał z tym tematem wcześniej. Od razu daję znać, że ten webinar jest nagrywany, czyli będziecie mogli sobie wrócić do niego za jakiś czas, też udostępniać link, który będziecie mieli też do nagrań, bo według mnie im szybciej rozprzestrzenimy tą koncepcję, o której będę mówił w Polsce, tym szybciej po prostu pomożemy zarówno tradycyjnym organizacjom, jak i tym turkusowym samozarządzającym lepiej rozwijać swoje biznesy. Także ta koncepcja nazywa się źródło, source, i na ten temat będziemy mówili, czym jest źródło, jak pomaga tworzyć szybko skalowalne organizacje oraz turkusowe organizacje, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym sprawdzić, czy tutaj słyszeliście coś na ten temat. Historia tego, jak ja się o tym dowiedziałem, była taka, że my współpracujemy z platformą Hola Spirit, która pomaga tworzyć samozarządzające organizacje w różnych modelach, czy ktoś chce to tworzyć w modelu holakracja, czy socjokracja, czy metoda Team of Teams, albo tworzyć swoją własną metodologię. No to właśnie Hola Spirit do tego służy, także między innymi sponsorem oprócz Perfect Circle tego webinaru jest Hola Spirit. I właśnie w taki sposób, pojawiając się na takim rocznym spotkaniu Hola Spirit, spotkałem innych coachów, trenerów, liderów samozarządzających się organizacji, no i właśnie szczególnie w tym obszarze niemiecko- i francuskojęzycznych organizacji idea source i nawet jako alternatywa wręcz taka stuprocentowa do pracy z holakracją albo z innymi metodami jest właśnie ta koncepcja source rozwijana we Francji, Szwajcarii, w Niemczech, w Austrii. Także z tego względu według mnie to jest mega pomocne również dla nas w Polsce. Także ciekawi mnie, czy ktoś z Was słyszał, co o tym sądzicie. Tak, będziecie oczywiście w mailu, który dostaniecie, bo tam też było to zapowiedziane na landing page'u, dostaniecie w ogóle całą tą prezentację dostępną, także tam sprawdźcie sobie maila, czy do Was dojdzie po tym webinarze i tam będziecie mieli dostęp do prezentacji w PDF-ie. A, o, super, także Aleksander, znasz Petera, to miło Cię również widzieć i z południa Francji mamy tutaj gościa, także miło, że też może nawet będziesz mógł dopowiedzieć coś, bo jak znasz Petera Koeniga, to pewnie też już dłużej z tym pracujesz, a ja, tak jak tam powiedziałem, dopiero to poznałem we wrześniu, także będzie super, jak coś ze swojej strony będziesz mógł dodać, no i też właśnie z tej twojej też francuskiej perspektywy. No dobrze, także moi drodzy, tak naprawdę przez tą godzinę, no to nie będę w stanie na pewno przedstawić całej koncepcji, ale ją zapowiedzieć i też powiedzieć, gdzie znajdziecie więcej, jak będziecie chcieli się coś na ten temat zgłębić. Także agenda tego webinaru jest, że generalnie powiemy też o tym, skąd ona się wzięła, co to jest i komu się sprawdza, jakie są też skrótowo zasady źródła, jak one pomagają tworzyć szybko skalowalne, turkusowe organizacje. No też dołożę ze swojej strony, ponieważ tutaj na tych turkusowych webinarach czasami się pojawiają ludzie, którzy w ogóle dla nich temat turkusowych organizacji, samozarządzania w ogóle jest tematem, który słyszą po raz pierwszy. No i tutaj dopowiem też a propos tego, czym jest generalnie rola, jaka jest różnica pomiędzy rolami a stanowiskami, czyli też taka, czym jest różnica pomiędzy tradycyjną organizacją a samozarządzającą się. No i też dołożę takie punkty, jak przeprowadzić transformację od hierarchicznych stanowisk do zwinnych i elastycznych ról. No i oczywiście ten webinar jest też po to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, także
jak najbardziej do tego zapraszam, do tego, żebyście dodawali je na czacie. Dzisiaj jestem sam, nie ma ze mną tutaj żadnego kolegi z zespołu, dlatego przejdę do tych pytań. Dopiero na tam będę robił przerwy, ale pewnie sobie zrobimy taką rundę pytań na sam koniec. Dbam o to po prostu, żeby tutaj do godziny 11, żebyśmy się na pewno wyrobili. No dobrze, czyli zaczynamy od tego, czym jest źródło, kim jest osoba z źródło i skąd się wzięła ta koncepcja oraz jak oraz komu się sprawdza. No i właśnie, to co już tutaj zapowiedzieliśmy, czyli ja się o tym dowiedziałem podczas wizyty w Paryżu. No i tak naprawdę ekonomista, człowiek, który od strony biznesu, finansów, pieniędzy również i relacji pomiędzy rozwojem biznesu, a również innymi finansami, zajmował się zarządzaniem, w pewnym momencie od 2009 roku właśnie zaczął pracować z liderami, szczególnie organizacji, a szczególnie z założycielami, z taką koncepcją właśnie źródła. No i to było 2009 rok i do tej pory przebadał i potwierdził tę koncepcję na ponad 500 organizacjach i ich liderach, założycielach. Nie tylko od strony, jak można szybko tą właśnie, jak można pracować z tym, jak można szybko rozwijać również swoje organizacje, bo to jest z tym bardzo mocno powiązane, ale również właśnie jak też mogą inni ludzie z tym pracować, czyli już jest całe grono kilkudziesięciu coachów, trenerów, konsultantów, którzy wykorzystuje to również do swoich metod i z tego co wiem, no to jeszcze właśnie Peter Koenig nie był na warsztacie w Polsce, no ja jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie zrobić taki warsztat, albo generalnie tutaj będziemy taką firmą, która rozprzestrzeni to, ale też was, bo wiem, że wy jesteście też takim gronem, który właśnie gronem czasami coachów, konsultantów, trenerów, którzy pracuje, także bierzcie już to po tym naszym webinarze i z tych źródeł, które wam tutaj przedstawię, jeśli was ta metoda zainspiruje, też działajcie dalej tutaj na terenie Polski, natomiast my też jesteśmy w kontakcie z Peterem Koenigiem i mamy nadzieję, że tutaj też ta współpraca się rozwinie. No i dodatkowo z tą koncepcją już pracują samozarządzające się organizacje właśnie w tych krajach, o których mówiłem i nawet do tego są również stricte dedykowane platformy, tak? Czyli platformy, które stricte pracują z tą koncepcją. Także taka jest tutaj wprowadzenie, zaczynając od tego. No i właśnie, jak i komu się sprawdza? I tutaj dobrze, że zaczniemy od takiego głównego, takiego, który przynajmniej w moim przypadku, jak sobie kupiłem książkę The Little Book About the Source i zacząłem ją czytać, to rzeczywiście ta koncepcja jest po prostu rewelacyjna od samego tego porównania, do którego sama ta nazwa się bierze. Czyli, że rozwijanie biznesu, projektu, jakiegoś pomysłu właśnie bardzo dobrze można porównać do takiego źródła. Czyli, że jak sobie wyobrazimy to źródło, które gdzieś tam często w górach, znaczy nagle nie wiadomo z jakiego powodu zaczyna płynąć pomiędzy tymi skałami, to jest właśnie dobra metafora do myślenia o jakimkolwiek biznesie, organizacji, projekcie, inicjatywie, bo tak naprawdę to jest dokładnie to, o czym mówimy, to jest właśnie to. Ja może tutaj przeszedłem przez tą pierwszą, skąd się wzięła koncepcja i tutaj macie tak naprawdę wytłumaczenie, czyli że tak naprawdę źródło bazuje właśnie na tej tutaj metaforze, którą tutaj też zdjęcie widzicie po prawej stronie. I może jeszcze przejdę, czyli zasady, widzę, poczekajcie, bo tutaj tak, coś mi, czyli tak naprawdę źródło to jest inicjatywa, projekt, pomysł,
To jest właśnie źródło. Natomiast kim jest osoba źródło? Osoba źródło to jest ta osoba, która bierze inicjatywę, bierze odpowiedzialność za to źródło, za rozprzestrzenienie jej. I właśnie, komu ta koncepcja do pracy się sprawdzi? Czyli bardzo dobrze się sprawdza dla osób pracujących w samozarządzających organizacjach, gdzie już pracują z rolami i czasami właśnie tak naprawdę ta koncepcja źródło pomaga lepiej zrozumieć rolę, moją rolę w samozarządzającej się organizacji. I my zaczęliśmy w Perfect Circle również już pracować wręcz z rolami. A szczególnie ta koncepcja się sprawdza w momencie, gdy tą naszą rolę chcemy przekazać komuś drugiemu, gdzie rolę ktoś, na przykład dwie osoby pełnią daną rolę, albo rolę przekazujemy kolejnej osobie, czyli jest ktoś naszym sukcesorem. Ale tak naprawdę się sprawdza też dla założycieli startupów, dla założycieli firm, którzy chcą, i to jest też ta koncepcja, na tym bazuje, czyli jak sobie pomyślicie o źródle, no to co się dzieje ze źródłem, jeśli wszystko się dobrze ułoży, no to przechodzi w ogromną rzekę, która następnie wpada do morza albo wpada do oceanu. Tak? Czyli właśnie jeśli źródło jest dobrze zrozumiane i działane, no to właśnie założyciel biznesu, założyciele szybko z tego stworzą rzekę, do której zaczną wpływać kolejne źródła i łączyć się w ogromną rzekę, która ostatecznie wpada do morza i do oceanu. I właśnie za tym wszystkim stoi takie działanie, które pozwala tym założycielom biznesów do tego we właściwy sposób podchodzić. I tutaj to, co widzicie w tym pierwszym zwrocie, który tutaj jest w tym pierwszym haśle i zdaniu, czyli że jeśli ja jestem właścicielem danej inicjatywy, właścicielem pomysłu biznesu, często wielu ludzi do tego w taki sposób podchodzi, czyli jak się pojawia jakiś pomysł, że on to zachowuje dla siebie, nie, to jest mój biznes, ja to zrobię tylko sam ze sobą na samym początku, no to to jest takie trochę podejście, w którym my właśnie zamiast pomóc temu źródłu się jak najszybciej wyskalować i wypłynąć na świat, to niestety to źródło jakbyśmy blokowali je w sobie. Czyli taka zmiana koncepcji przy zakładaniu biznesu, pomysłu, inicjatywy jest taka, że to źródło, że ta inicjatywa, pomysł przeze mnie przepływa, że jak sobie popatrzycie na tą metaforę źródła, no to to nie jest to, że ktoś jest właścicielem źródła, tak? Czyli pewne rzeczy się zadziały w świecie, pewna kombinacja wody, która była umieszczona w skałach albo w gruncie, pewna kombinacja jakichś ruchów gruntowych, ruchów właśnie tektonicznych i pewien czas, który na to nastąpił, spowodował, że po prostu to źródło zaczyna się pojawiać na danym momencie w świecie. I właśnie, jeśli my do tego podejdziemy w taki sposób, że pojawiła się u nas jakaś inicjatywa, jakiś pomysł i ono przez nas przepływa, a my jedynie będziemy tym w pewien sposób jakimś darem, którym doświadczyliśmy, że po prostu ono ma możliwość przepłynąć przeze mnie, ale to my nie jesteśmy właścicielem tego czegoś, no to właśnie powoduje to, że my to źródło, jeśli je dobrze zrozumiemy, szybko rozprzestrzenimy w szeroką i długą rzekę, a inne źródła, inne rzeki również będą do nas wpływały. Czyli tak naprawdę właśnie takie zrozumienie, czyli patrzenie na tą koncepcję w taki sposób od razu pomaga szybko skalować inicjatywę, organizację, no i rozpowszechniać je w świecie. Tutaj też polecam myśleć o tym, że właśnie taka rzeka to jest też takie życiodajne źródło życia dla innych, tak? Czyli dla ludzi, którzy później piją tą wodę, dla roślin, które są nawadniane dzięki tej rzece, czyli tak naprawdę tej wartości, którą generujemy w świecie i dajemy innym.
Także między innymi to się może też przydać dla ludzi, którzy myślą o sukcesji swojego stanowiska albo całej organizacji. Naprawdę tutaj czasami trafiają do nas w Polsce ludzie, którzy gdzieś prowadzili przez, założyli biznesy. Mamy w Polsce właśnie dokładnie taki czas, że ktoś tam założył fajnie biznes, już jest w wieku tam 50-60 lat i myśli już o tym, jak może ten biznes nie przepaść, jak on już przestaje się tym zajmować. No i właśnie ten aspekt sukcesji jest rewelacyjny również, że to źródło też pomaga w sukcesjach organizacji. Ale również jeśli na przykład ja patrzę ze swojej perspektywy, czyli w pewnym momencie z 7-osobowej organizacji udało mi się, i to naprawdę jest wielkie słowo, wielu dyrektorów, prezesów, liderów organizacji naprawdę używa tego słowa, że im się udało rozwinąć tą firmę, na przykład tak jak u mnie do 100-osobowej organizacji, bo rzeczywiście nie ma jakiejś książki ani modelu, w którym ja mogłem powiedzieć, ok, jak ja w pewnym momencie jako dyrektor zarządzający, ja się na przykład na samym początku rzuciłem na obszar marketingu, w którym tak naprawdę nie było nikogo i nie był nikt za to odpowiedzialny u mnie w firmie. Mówię tutaj o firmie Igos, do której doszedłem w roku 2008. Widziałem tam po prostu mnóstwo rzeczy od strony marketingowej, które nie działały, no i tak naprawdę wziąłem rolę, tak bym to teraz nazwał, mimo wszystko, że pracując w takim środowisku, które bazowało bardziej na stanowiskach niż na rolach, przynajmniej ich nie nazywając tak stricte rolami, no to właśnie ja się rzuciłem na rolę tego marketera, takiego szefa marketingu, i poprzez usprawnienie pewnych rzeczy po stronie marketingu w Igusie, no to właśnie później zaczęło to działać i następnie później ja szukałem mojego następcy do tej roli. Albo na przykład też to, co zrobiłem, to się rolę, którą wziąłem, że sam pojeździłem do klientów i sprzedawałem produkty Igusa i w taki sposób sam się też na samym początku nauczyłem, jak to się robi, jak się sprzedaje te produkty. No i później wdrażałem to w kolejne zespoły właśnie handlowców, doradców sprzedaży, inżynierów sprzedaży. No i dlatego później zbudowałem cały zespół sprzedażowy, ale robiłem to dzięki swojej intuicji i na pewno wielu ludzi, którzy było founderami albo którzy od małej organizacji dzięki swojemu zaangażowaniu zrobiło tą organizację dużą, to często potwierdza właśnie to, że tak naprawdę robimy to po swojej intuicji, dzięki swojej intuicji, bo nie ma dokładnej instrukcji, jak to robić. No i właśnie dlatego ta idea źródła i ta cała koncepcja jest pewnym ułożeniem tego, jak rozwijać i powielać to, co robimy w organizacji w bardzo skuteczny sposób. Także jest to między innymi również dla menadżerów oraz inwestorów, którzy też chcą dobrze dobrać zespół do projektu lub biznesu. No dobrze, także jakie są zasady źródła i jak pomagają rozwijać szybko skalowalne oraz turkusowe organizacje? Czyli tak, generalnie warto pamiętać o tym, czyli tak, powtórzę, czyli że ta źródło to jest tak naprawdę projekt, inicjatywa, pomysł, rodząca się organizacja, to jest źródło. Osoba źródło to jest ktoś, kto bierze na siebie odpowiedzialność za to źródło, tak? No i właśnie, zasady te z jednej strony są proste, koncepcja jest przebadana, spójna i ciągle rozwijana i to też mi się bardzo podoba. I tutaj tak, czyli dopowiem to, że te zasady, oczywiście nie jestem w stanie podczas tego webinaru przekazać wszystkich zasad, także jak będziecie chcieli, żeby tą koncepcję wam przedstawić w lepszej formie, to jeśli widzicie to w swojej organizacji, to zapraszamy do kontaktu, zrobimy wam warsztat. Jeśli widzicie, że jesteście zainteresowani właśnie jako coache, trenerzy, żeby to zgłębić i na przykład zrobić jedno- albo dwudniowy warsztat z nami, albo że jesteście chętni na to, żeby to stricte był Peter König i żebyśmy tutaj wystąpili wspólnie i my to jak najbardziej z Perfect Circle zorganizujemy, to po prostu nawet napiszcie teraz na czacie albo jak sobie przemyślicie to po naszym webinarze mailowo odpiszcie do nas, a chętnie zrobimy nawet w jakiś taki partycypacyjny sposób, właśnie niekoniecznie, że my na tym Perfect Circle zarabiamy, ale że po prostu zrobimy jakąś składkę, także to jest też dla was. Mi zależy na tym, żeby rzeczywiście, jeśli tą koncepcję wdrożymy w Polsce, to znowu
podchodzę do tego jak człowiek źródło w Polsce, czyli że to nie jest moja koncepcja, to jest Petera Koeniga koncepcja. Ja widzę to, że mogę być tym jakimś źródłem dla Polski, ale od razu ja to rzucam dalej i chętnie możemy to zrobić wspólnie. No i tak naprawdę przedstawiam jakiś skrót zasad, które ja sobie już zgłębiłem i już sobie je sam przemyślałem. Zaczynamy my wdrażać to w Perfect Circle. I to jest jedną z takich szokujących rzeczy, których dla mnie na samym początku, jak to przeczytałem w książce, to dla mnie na samym początku nastąpił zgrzyt. Czyli jednym z tych zasad, które ta koncepcja się trzyma, że jest tylko jedna osoba źródło. No i od razu mi się tutaj pojawiło, okej, no ale przecież mamy tutaj mnóstwo firm, gdzie jest tam wspólników jest kilku, tak? Gdzie zakładają to dwoje osób. Tutaj jest też, dopowiem jedną rzecz, że ta koncepcja dotyczy również relacji, czyli na przykład rodzin, tak, i albo małżeństw. No i tutaj też mi się to nie zgadzało. No jak to? Przecież to zarówno ja, jak i moja żona mnie kochamy, spotkaliśmy się w pewnym momencie wspólnie, ale rzeczywiście jak zacząłem nad tym głębiej myśleć i analizować, to z mojego również doświadczenia rzeczywiście zgadzam się tutaj z Peterem Koenigiem, bo jak sobie popatrzymy na wiele historii organizacji, no to rzeczywiście ten Steve Jobs, na przykład w Apple, okej, byli razem z Woźniakiem i tej firmy by pewnie nie było takiej, jakby była, jakby Woźniaka nie było, ale rzeczywiście tą osobą źródłem to był właśnie Steve Jobs, który kiedyś, jak już nawet Steve Woźniak odszedł i gdzieś tam te relacje im się rozeszły, to Steve Jobs przyszedł do tej organizacji i ją wyciągnął. W pewnym momencie właśnie cała rada nadzorcza spróbowała i ten CEO, który był na tamten czas, próbowała odebrać od niego tą organizację i wtedy jak właśnie, i to jest jeden przykład, jak idea źródła się sprawdza, jeśli jest źle przejęta, jeśli nie następuje takiego właściwego przejęcia tej idei. Czyli że ktoś tak naprawdę spróbował ukraść od niego tą ideę, czyli źródło próbował na siłę wziąć, no to właśnie za tym też stanęła cała rada nadzorcza niestety i przegłosowali Steve'a Jobsa. No to właśnie tak naprawdę doprowadzili całą organizację do upadku, byli bardzo blisko upadkowi. Dopiero wtedy jak ta osoba źródło dopiero wróciła z powrotem do organizacji, no to tak naprawdę dopiero wtedy ten Apple się podniósł. Dokładnie to samo jest Google. Niby jest dwóch co-founderów, ale jak ktoś wchodzi głębiej tak naprawdę w historię Google i poznaje, jak to się rozpoczęło, no to właśnie, to Larry Page jest tą osobą źródłem, a tak naprawdę Sergey Brin doszedł do niego i tamten się podzielił z nim tym swoim źródłem i są co-founderami, tak? Ale zawsze jest osoba źródło. A propos mojej relacji ze żoną, jak sobie to przemyślałem, to rzeczywiście, jak sobie o tym pomyślę, to moja osoba jest osobą źródłem w naszym małżeństwie. Bo to ona zainicjowała pierwszy kontakt ze mną, to dzięki niej zaczęliśmy ze sobą pisać. Tutaj ta moja historia poznania się z żoną pewnie wymaga jakiegoś innego webinaru i nie będziemy w nią wchodzić głębiej. Natomiast to dzięki mojej żonie tak naprawdę to całe małżeństwo się, cała nasza relacja się rozpoczęła, małżeństwo się również, poprosiłem ją o rękę, ona się zgodziła i tak naprawdę też częściowo w tym momencie ja widzę też jej bardzo dużą energię, że to istnieje. Także po przemyśleniu sobie z tym zasadą się rzeczywiście zgadzam. Dopowiem też to, że właśnie też to osoba źródło to faktycznie trzy różne role i jest to rzeczywiście dobrze rozdzielone i też te role można później też tak naprawdę rozdzielać, czyli tak naprawdę dobra osoba źródło i źródło, to osoba źródło jest rozdzielona tak naprawdę na trzy różne trochę role, czyli na samym początku często osoba źródło musi je pełnić na samym początku wszystkie trzy. Czyli te trzy role to są przedsiębiorca, czyli ten, który ma tą inicjatywę, dba o to, żeby przede wszystkim tutaj tą główną rolą przedsiębiorcy jest to, że podejmuje ryzyko,
czasami nawet ryzykuje swój własny autorytet na to, żeby to źródło realizować. My jesteśmy w takim ciekawym momencie, wam powiem a propos tego, co się dzieje w Perfect Circle, bo połączyliśmy siły razem z Polskim Instytutem NLP. Jesteśmy na takim etapie, że właśnie założyciel, czyli ewidentna osoba źródło w Polskim Instytucie NLP, czyli Benedykt Peczko, chcę przekazać mnie to właśnie i żebym ja był całościowo tak zwanym globalną osobą źródło dla Polskiego Instytutu NLP. No i właśnie to, co się właśnie dzieje, to tutaj też ta cała, wszystkie zasady, ja ich tutaj nawet nie wpisałem, ale też pewne zasady przy przekazywaniu, czyli jak przekazywać tak zwane globalne źródło kolejnej osobie. Właśnie nie na darmo mówię o tym, że ta rola przedsiębiorcy jest zarówno bardzo mocno ryzykowna, czyli tutaj jest tak naprawdę ta rola ryzykowna przedsiębiorcy jest bardzo ryzykowna, zarówno na tym początkowym etapie, to on musi się wykazać odwagą, nawet tego, żeby częściowo stracić swój, on ryzykuje swój własny autorytet, bo to jest ta osoba, która musi wyjść i właśnie powiedzieć to, że robiłem coś wcześniej innego, a zaczynam rozpowszechniać to w świecie. I no właśnie, ja to też widzę jako jedna z większych blokad, dlaczego wiele inicjatyw, wiele pomysłów, wiele projektów tam po tym roku, dwóch, trzech przestaje działać, bo ludzie, nie wystarcza im, że tak powiem w cudzysłowie tak nazwę, nie mają wystarczająco dużych jaj, przepraszam za słownictwo, ale jeden z moich kolegów, mentorów w mojej poprzedniej pracy mówił często to słowo, że Marek, my musimy mieć duże jaja do tego, żeby właśnie działać i ryzykować czasami na rynku, ryzykować to, że to, co mamy do zrealizowania, to, co jest naszą misją, naszym powołaniem, że musimy po prostu często ryzykować i to jest ta rola przedsiębiorcy. Ale z drugiej strony jest bardzo ważna rola również przewodnika, który dba o to i popatrzcie na to, co się może gdzie zadziać czasami z rzeką. Czyli rzeka czasami, jeśli nie będzie trzymała się swojego nurtu, to się rozejdzie ta woda po jakimś właśnie łące i tak naprawdę zrobi się z tego bagno. I to jest bardzo duże zagrożenie również i to jest taka rola przewodnika, że my dbamy, przewodnik dba o granice, czyli że my nie robimy wszystkiego, my czujemy, jakie jest nasze powołanie, wiemy, co mamy do zrobienia, jakie jest to nasze źródło i my nie robimy wszystkiego. I to jest właśnie rewelacyjna rzecz, która też w dobrych organizacjach, jak właśnie Intel, okej, będziemy robili tylko procesory, jak Apple, będziemy robili rzeczy, które pomogą ludziom zmienić ich sposób myślenia i funkcjonowania, nieważne co to jest, nie? Czyli dlatego też ten Apple robił różne rzeczy i właśnie też takiej firma, w której zarówno my w Perfect Circle się trzymamy, czyli że właśnie to jest ta nasza turkusowa organizacja, coaching, to są te dwie rzeczy, w których my jesteśmy dobrzy i nie chcemy wchodzić za bardzo w wiele innych, chcemy w tych być najlepsi i być mistrzami, ekspertami, mimo wszystko, że na przykład kusi nas ten rynek szkoleń, warsztatów i jest wiele firm, które robi to i to, a my wolimy specjalizować się w tej naszej nisze, czyli coaching biznesowy, executive coaching, to coaching dotyczący samozarządzających się organizacji, turkusowych organizacji i właśnie firma, gdzie też pracowałem, który też jest dobry przykład samozarządzania, tworzenia turkusowej organizacji, czyli IGUS, dokładnie trzymał się tego samego, czyli trzymał się właśnie granic i to jest rola przewodnika. No i właśnie rola strażnika to jest trzecia rola, która dba o to, żebyśmy realizowali wizję. Czyli że jest wizja, do której zmierzamy i strażnik, czyli to jest też taka osoba, że my po prostu nie sikamy do tej rzeki, nie wrzucamy tam nieczystości, tylko dbamy o to, żeby to była życiodajna, wartościowa rzeka, żeby przynosiła korzyść ludziom. Tak? Czyli tak naprawdę to są trzy i znowu one są bardzo dobrze opisane, zarówno od strony tego, co
ten przewodnik, przedsiębiorca, strażnik powinien robić, czego nie powinni robić i w tych, że tak powiem, zasadach, ja to tak nazywam, że to są zasady, to pomagają tworzyć takie szybko skalowalne organizacje. Kolejna z takich ważnych zasad to osoba źródło może przekazywać dalej swoje źródło w sposób horyzontalny i wertykalny. Czyli horyzontalny, że na przykład właśnie to w tym nurcie jest na przykład, że przekazujemy i tak jak w moim przypadku się zdarzyło, że przyszedłem jako dyrektor zarządzający, to moją jedną z tych moich ról wziąłem jako marketing, w pewnym momencie ten marketing przekazałem, tak? Albo rzeczywiście w sposób wertykalny, czyli że na przykład przekazuję, tak jak tutaj mówimy o tym, że Benedykt w tym momencie mi w sposób wertykalny przekazuje całość Polskiego Instytutu NLP i w taki sposób ja go przekazuję. No i tutaj najczęstsze powody porażek, to co na pewno też mogę powiedzieć, to jest przy tym, że ta osoba źródło właśnie zamiast traktować to jako pewna koncepcja, która przez niego przechodzi, to zaczyna dominować to źródło i zaczyna się czuć właścicielem tego źródła. No i to jest taka główna bolączka wielu organizacji, które już nie ma ich na rynku, czyli że właśnie tak naprawdę zamiast właściciel próbować skalować to i rozpowszechniać, to potraktował to, że to jest jego i no tutaj wchodzą mechanizmy ego, które po prostu blokują coś takiego. Druga z największych bolączek przy źródle i przy osobie źródła jest to, że właśnie niepodjęcie inicjatywy. Ja to często słyszę. Słyszę to od takich ludzi, że kurczę, nawet w moim przypadku na Perfect Circle mieliśmy taką sytuację nieraz, bo na przykład moja żona w pewnym momencie chciała więcej robić coś w Perfect Circle i ewidentnie moje sygnały, jakie ja widziałem, jakie ona dostawała ze świata, po prostu miała jakieś niesamowite sny, które normalnie no to były, ja bym powiedział, że sny prorocze, żeby podjęła daną inicjatywę, którą się zajęła tutaj w Perfect Circle. No a właśnie, tutaj to, co się zdarza na tym poziomie, czyli że możemy być osobą źródłem, tutaj mówię o kursach online w naszym przypadku, czyli mieliśmy bardzo blisko do tego, żebyśmy uruchomili właśnie kursy online w usługach Perfect Circle, ale ewidentnie nie ja byłem osobą źródłem w tym. Może okej, okay, może osobą źródłem byłem częściowo też, ale no okej, okay, było źródło gdzieś, ale tymi osobami źródło to były trzy osoby i sobie, nie znając tej koncepcji, nie do końca to rozdzieliliśmy i nie było jednej osoby, która była tym źródłem. Z mojej perspektywy była to moja żona, no ale dokonała pewnego swojego wyboru. Czyli tak naprawdę tą blokadą i porażką przy tym też dobrze opisaną w zasadach jest to, że często projekty, biznesy padają przez to, że osoba źródło nie rozpoznaje tych znaków, które dostaje od świata i boi się właśnie wziąć tej odpowiedzialności na siebie. Ja mam teraz na przykład znowu tutaj dzięki temu, że już znam tą koncepcję, to po warsztatach, które prowadziłem sobota, niedziela na trzecim module praktyka NLP, tam się pojawiła inicjatywa zaraz po tych module, że jeden z uczestników wpadł na pomysł napisania książki. I to jest ewidentnie osoba źródło. Kamilu, mam nadzieję, że sobie tam albo jesteś, albo sobie odsłuchasz. To ty jesteś osobą źródłą, to tobie powiem. I właśnie to na tobie leży w tym momencie ta inicjatywa, odpowiedzialność i w pewien sposób ryzyko tego, że no właśnie, jeśli ty to weźmiesz, to wtedy otrzymasz po prostu te rewelacyjne rzeczy, które się pojawiają dzięki temu wzięciu odpowiedzialności
i powiedzeniu sobie, ok, to ja jestem osobą źródłem i wtedy to, co się zdarzało, przynajmniej u mnie, jak zaczynałem Perfect Circle, to jest to, że takie wrażenie, że świat ci pomaga rzeczywiście w tym, co robisz. Ja zarówno to miałem na początku, jak i teraz to, że i to też często powtarzam, ja to oczywiście wziąłem od Frederica Laloux, czyli taki cytat, jeśli działamy w głębokiej uczciwości i podążamy za pojawiające się w nas powołanie, świat robi wszystko, żeby nam pomóc. I to jest ten cytat razem z tą ideą źródłem, on się po prostu idealnie łączy ze sobą. I to wam polecam, żeby też w taki sposób myśleć. Wzięcie odpowiedzialności za źródło przez osobę źródło, ale niewłaściwe realizowanie tych trzech ról, to jest właśnie też jedna z przyczyn porażek, czyli między innymi za małe ryzykowanie w roli przedsiębiorcy, ale też jak nie do końca przekażemy to we właściwy sposób, to są te takie właśnie powody porażek. Także to są te główne zasady źródła. No i oczywiście, jeśli ktoś się trzyma tych zasad, rozumie je bardzo dobrze, no to ma po prostu łatwą instrukcję skalowania organizacji. To jest też koncepcja, która się rewelacyjnie sprawdza dla pracy ze startupami. Także jeśli też pracujecie na tym webinarze, są mentorzy, którzy pracują ze startupami, to również bierzcie to albo kontaktujcie się ze mną i zróbmy coś razem w związku z tym. I to jedna rzecz, tutaj jeszcze raz to dopowiem, tutaj nie ma tego w tych zasadach, a że właśnie kradzież źródła od osoby źródła zwykle się rzadko sprawdza dobrze, dlatego to też jest, zwracam uwagę na to, że no z mojej perspektywy też mam niejedno doświadczenie tego, że z jednej strony wiele, że tak powiem, źródeł gdzieś tam w pewnym momencie przeze mnie przepłynęły, między innymi to jest też książka, też jest dokładnie, jest taka sama, taki sam przykład z książką, czyli jeśli zrobimy coś dobrze, to i pociągniemy, to też to się sprawdza. Jeśli ktoś próbuje na przykład pomysł na książkę skopiować, ukraść, no to to się niestety kończy zwykle po prostu stratą czasu, nie? Czyli że ktoś coś spróbuje zrobić i tak naprawdę i tak to za po dłuższą metę nie sprawdzi się. Źródło to rola. Czym jest rola? Jak pracować z rolami, a nie ze stanowiskami? Czyli to jest też taki fragment, w którym trochę dla osób, które może po raz pierwszy słyszą na temat ról, na temat turkusowych organizacji, to dopowiem. Czyli tak naprawdę taka naprawdę duża zmiana koncepcji i sposobu prowadzenia organizacji, no to jest taka, że nie tworzymy hierarchicznych organizacji, w których są stanowiska, tylko tworzymy samozarządzającą organizację, w której najczęściej są role. No i czym jest rola? Najprostsze wytłumaczenie to jest zakres prac do wykonania. Czyli, że jeśli popatrzymy sobie na taką hierarchiczną organizację, to tam ten na przykład prezes zarządu, to on zarządza ludźmi. Ten człowiek, na przykład Krzysztof, ma jakieś stanowisko prezesa, wiceprezesa albo dyrektora, no i często ten prezes zarządza ludźmi. I to jest taka różnica w hierarchicznych organizacjach, czyli stanowisko jest równoznaczne z człowiekiem, bo Krzysztof, Monika, Agnieszka, to są najczęściej właśnie specjalista, menadżer, dyrektor. Czyli właśnie to, co jeszcze przekazuję jako inspirację, jeśli myślicie o tym i jesteście na tej drodze, że jeszcze pracujecie w hierarchicznej organizacji, a myślicie o zmianie, no to jest, zachęcam do tego, ponieważ tak naprawdę zaczniecie pracować w bardziej etycznych organizacjach, tak? Ponieważ w hierarchicznych organizacjach jest jeszcze podział człowieka i podział ludzi na lepszych i na gorszych, tak? Czyli na tych, którzy więcej zarabiają, mniej zarabiają, podejmujących decyzje, nie podejmujących decyzje. Także tak naprawdę tworząc samozarządzające organizacje, zaczniecie tworzyć i dawać przykład innym, jak nie tworzyć podziału pomiędzy ludźmi na lepszych i gorszych, na tych podejmujących decyzje i nie podejmujących decyzje, tylko tak naprawdę samozarządzanie to jest i tych oczywiście, czyli tak jak jest jeszcze, co jest ważne, czyli w hierarchicznej organizacji, tu są ludzie, którzy trzymają władzę, ci nie mają władzy. Tak? Co się dzieje w samozarządzających organizacjach? Wszyscy ludzie mają władzę i ta władza jest rozdystrybuowana dzięki właśnie czemu?
rolą, tak? Czyli rolę w porównaniu do stanowisk, rola nie odpowiada człowiekowi, czyli ja jestem Marek, a jakby ktoś mnie zapytał, jakie mam stanowisko w Perfect Circle, nie mam żadnego stanowiska, ale mam rolę i tych ról u mnie jest ewidentnie za dużo. Także mam tych ról kilkadziesiąt, z czego względu no, wymaga to ode mnie bardzo no, arcymistrzowskiego zarządzania priorytetami. No i niestety niektóre role w moim przypadku są nie do końca idealnie realizowane, no ale skupiam się na pewnych, żeby cała organizacja działała. Czyli, że rola to nie jest równoznaczne z człowiekiem i najlepiej jest ją rozumieć, jak cała organizacja ma jakąś pracę do wykonania, to dany krąg ma trochę mniejszą pracę do wykonania niż cała organizacja, ale jest to praca związana z jakimś obszarem, czyli na przykład obszarem marketingu, obszarem sprzedaży, obszarem produkcji, a rola jest właśnie jeszcze mniejszą jednostką pracy do wykonania, tak? Czyli jest to jakaś część pracy, która jest do wykonania, którą te wszystkie rzeczy, które tam się ma z nią zadziać, nazywamy rolami, czyli na przykład jedną z moich ról jest Circle Lead kręgu General, czyli kręgu Perfect Circle, ale na przykład jedną z moich ról jest również Executive Coach i tych ról mam jeszcze trochę więcej. Czyli właśnie w turkusowych, samozarządzających organizacjach rola jest odpowiednikiem pracy, no i często ludzie mają kilkanaście ról, a nie mają jedno. Dobrze jest tą rolę porównać do pokoju, nie będę w to wchodził głębiej, ale to też robimy to zarówno podczas całej transformacji organizacji do samozarządzania i tworzenia turkusowej organizacji, oczywiście też podczas warsztatów i innych materiałów, których wdrażamy u ludzi właśnie samozarządzanie. I tutaj tak naprawdę już na samym końcu, bo chciałbym zostawić przynajmniej 5 minut na ostatnie pytania, czyli jak przeprowadzić transformację od hierarchicznych stanowisk do zwinnych ról. No i tak naprawdę cały proces to już jest niezwiązane z rolą, znaczy niezwiązane z tą koncepcją źródła, ale jak najbardziej taka slajd, który wam pokażę, co jest do zrobienia, zanim taką całą transformację przeprowadzicie, to tak naprawdę z mojej perspektywy są trzy najważniejsze punkty i decyzje, które trzeba podjąć. Czyli tak, pierwsze, żeby z tego zrobić projekt, który ma początek i koniec. Wiadomo, że tak naprawdę samozarządzanie i tworzenie turkusowej organizacji to jest ciągła ewolucja i ciągła zmiana, ale sam proces wdrożenia, on musi mieć swój początek i koniec. To nie jest tylko moja koncepcja i moja opinia, ale przede wszystkim też coacha i konsultanta, doradcę strategicznego, który pracował między innymi przy wdrożeniu samozarządzania do firmy Burzorg, ale też wielu innych coachów i, że tak powiem, architektów struktur organizacyjnych, to również przyznaję, ale też ci, którzy się dobrze znają na wdrażaniach zmiany, ten projekt musi mieć swój początek i koniec. Dobrze, żeby miał swojego menadżera projektu i sponsora, czyli wrócę do tej naszej tutaj tematu, czyli tak naprawdę osoba źródło, tak? Czyli też to musi być osoba źródło, czyli źródło i osoba źródło. Często to są sami założyciele organizacji, którzy w pewnym momencie, przynajmniej w naszym przypadku, przy naszych transformacjach, to też mówię, to są te osoby, które najczęściej biorą za to odpowiedzialność, ale czasami to mogą być inne osoby, takie, które na przykład najbardziej czują ten turkus i chcą się za to wziąć i czują, że ten właśnie świat tego od nich potrzebuje. I tutaj bardzo ważne są kryteria sukcesu. Znowu przechodzę przez to w skrócie, bo te trzy punkty my przerabiamy przy całym procesie zmiany bardzo szczegółowo. Przy drugim to jest wybierz sobie framework. I tutaj tak naprawdę są frameworki, które są gotowe, czyli holakracja, socjokracja, to co my tworzymy w Perfect Circle to jest dynamiczne samozarządzanie, które mamy też w różnych wersjach, jest model Spotify, jest kilka właśnie, model też Teams of Teams, ale z drugiej strony no to też możesz wybrać swój własny albo skorzystać z istniejących, no i oczywiście to czy bierzesz
jakiś sprawdzony, czy tworzysz swój własny, ma bardzo duże znaczenie, ile ten cały proces będzie trwał. No i przy wyborze własnego frameworku, no to jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić. Także trzeba sobie ustalić, jaka jest struktura organizacyjna, jaki jest sposób jej pokazywania, edytowania, określić fazy wdrożenia, zasady i standardy, role, stanowiska, model kompetencyjny związany z rolami, system rozwoju kompetencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no tak pokazuje, że to jest proces skomplikowany. No, z ostatnich tygodni na przykład spotkałem się z taką organizacją, która usłyszała coś o turkusowych organizacjach i spróbowali to zrobić sami. No i doświadczyli czegoś takiego, że no po prostu w tym momencie odpowiedzialności są zupełnie rozproszone w organizacji. Czyli jak wszystko szło dobrze, to było rewelacyjnie. Atmosfera była super, miło się im pracowało, ludzie pracowali, realizowali projekty, dostawali za to fajne pieniądze. W momencie, gdy w tym momencie nie mają projektów, sprzedaż trochę padła i trzeba coś poprawić, to okazuje się, że w tym momencie nie ma komu to poprawić. To jest jedno z zagrożeń, które się zdarza firmom w momencie, gdy próbują właśnie, coś usłyszały, coś zrobiły w temacie turkusowych organizacji, nawet mogły wdrożyć w jakiś sposób strukturę jakąś, albo na przykład pracować z Hola Spirit. Natomiast jeśli się do tego podejdzie w niewłaściwy sposób, nie przerobi się wszystkich rzeczy, które jest z tym związane, no to się po prostu wszystko rozejdzie, bo właśnie czasami się zdarza tak, że to wdrożenie samozarządzania nie następuje, tylko się właśnie robi tak naprawdę chaos w takiej organizacji i rozproszenie odpowiedzialności. Także no mamy na to rozwiązanie, wdrażamy to skutecznie do organizacji i to jest coś, co później zostaje na lata. Także tutaj też zachęcam do tego, żebyście jak myślicie o tym, to róbcie to naprawdę dobrze. Nie róbcie tego sami, nieważne czy to z nami, weźcie jakiegoś innego dobrego coacha od wdrażania samozarządzania, jeśli coś ma, ale generalnie do tego, żeby tego nie robić sami, naprawdę, naprawdę zarówno to usłyszycie u Frederica Lelu w książce, jak i wielu innych osób wam to powie, to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces. No dobrze, to tyle i zapraszamy oczywiście na kolejny webinar. Przechodzę do pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi się wszystkie uda jeszcze ująć i tak tylko dopowiem, że więcej przykładów innowacyjnych struktur organizacji znajdziecie w książce. Zapraszamy do spotkań również z nami. Głównym sponsorem turkusowego webinaru jest Perfect Circle i zapraszamy na kolejny już 28 listopada kolejny turkusowy webinar. I tutaj jeśli by się pokazały jakieś tematy związane